Panie senatorze, dzisiaj spotkanie z rolnikami o rolnictwie. Tak, dzisiaj spotkanie z rolnikami o rolnictwie. Mieliśmy przed chwilą spotkanie w Kłodzku z rolnikami, między innymi gminy wiejskiej Kłodzko. Dzisiaj spotkanie z rolnikami gminy Radków i okolic. Rozmawiamy o rolnictwie w kontekście nowego okresu programowania środków z Unii Europejskiej, bo przed nami nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przed nami również wybory do Europarlamentu. To jak będzie wyglądał ten nowy budżet dla Polski, nowy budżet Unii Europejskiej dla Polski w kontekście wspólnej polityki rolnej i wyrównania płatności bezpośrednich dla rolników zależy przede wszystkim od tego, jaka reprezentacja będzie w Parlamencie Europejskim i jak będzie wyglądała na przyszłość polityka negocjacyjna rządu. Czy będzie miała od strony Parlamentu Europejskiego, tej polskiej reprezentacji, wsparcie? Przed nami nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2016. Myślę, że bardzo ważne dla rolników, dla rozwoju obszarów wiejskich jest to, jaki to będzie program, jaka to będzie perspektywa i ile będzie w tym finansów. Myślę jednak, że bardzo ważne jest poinformowanie rolników o tym, że ten PROW 2014-2020, który do tej pory na etapie realizacji nie miał szans zmian, został zmieniony przez Komisję Europejską pod wpływem naszych negocjatorów rządowych, pod wpływem propozycji, jakie złożył nasz minister, pan Jan Krzysztof Ardanowski. I pierwszy raz chyba w historii okazało się, że na etapie realizacji projektu finansowego można go renegocjować i można spowodować, że te transze finansowe zostały zwiększone. Etap realizacji obecnie realizowanego PROW-u został zmieniony bardzo korzystnie dla polskiego rolnictwa. Podniesione zostały stawki płatności w wielu działaniach. Ja to dzisiaj zaprezentuję rolnikom i myślę, że to są takie sytuacje, gdzie docenia się polskie rolnictwo, gdzie docenia się rolnictwo małych gospodarstw, gdzie docenia się rolnictwo rodzinne i to w szczególnych warunkach gospodarowania, bo tutaj w górach mamy szczególne warunki gospodarowania, utrudnione i dzisiaj mamy wsparcie dużo większe do tego typu działań niż było to do tej pory. Myślę, że dzisiaj opowiemy o wielu różnych możliwościach finansowych, różnych możliwościach finansowych. Jest ich wiele. Natomiast myślę, że chyba bardzo ważnym jest, żeby pokazać to, co już w 2019 roku będzie można uzyskać, składając wnioski o płatność.